To są moje bliźniaki, które przebywają u mnie na domu tymczasowym. Chłopiec ma na imię Olek, dziewczynka Ola. Oczywiście można zmienić imiona, jak już ktoś je zaadoptuje. Są one przywiezione, w sumie no znalezione, tak. Mamusia miała 4 małe koty, z czego ja wzięłam 2, a moja taka sąsiadka wzięła kolejne 2, tak. Są zdrowe, są zaszczepione, zaczipowane, odrobaczone, są bardzo przyjazne, oswojone, także myślę, że byłyby niesamowitą pociechą w domu. Fajnie by było, jakby poszły razem do jednego domu, ale oczywiście to się zdarza raz na jakiś czas, chyba taką jedną adopcję miałam. Są ogólnie ze sobą bardzo zżyte, lubią się razem bawić, także są szaleństwa i na drapaku i nie tylko. Co jeszcze? No, warto adoptować takie małe kociaki i dawać im szansę na dom, bo są znalezione gdzieś tam na ulicy, tak, albo czasami też jest tak, że są takie dramatyczne historie, bo mama porzuca te kociaki, tak, więc one tak naprawdę, no, są zdane tylko i wyłącznie na pomoc dobrego człowieka, tak, bo same sobie po prostu nie poradzą. Co? No, moje kociaki jedzą mokrą karmę i suchą karmę, także piją wodę, nie mleko. Co jeszcze? Oczywiście my tutaj jak działamy i pomagamy tym kotom, to dla nas jest bardzo też ważne, żeby ten dom był no, niewychodzący, jednak taki bezpieczny, żeby potem jak już kotki osiągną tą dojrzałość, żeby zostały kotki wysterylizowane, a kocórki wykastrowane, bo to jest też bardzo ważne, żeby po prostu już tam nie rozmnażać i nie szerzyć bezdomności, która i tak jest ogromna. No i co, no chyba tyle. No naprawdę zachęcam, bo są po prostu przeurocze, przekochane. Można je głaskać, tarmosić. Także myślę, że będą fajnymi kompanami w domu i członkami rodziny oczywiście. I myślę, że może to też być dom z dziećmi, może być dom bez dzieci. Po prostu, żeby to był bardzo dobry dom, odpowiedzialny i żeby te kotki miały po prostu były kochane, tak? Bo na to zasługują. No i tyle. Piesek też może być, bo mój pies z nimi, że tak powiem, żyje w zgodzie. Raczej tam się nikt nie gania, nie syczy, więc myślę, że to też nie jest problem. Jeśli chcesz dać dom dzisiejszemu bohaterowi, zgłoś się do schroniska dla bezdomnych zwierząt Otos Animals w Tczewie. Zadzwoń 58 531 96 56 lub napisz tczew.schronisko@wp.pl. Dla osoby, która zdecyduje się na adopcję, sklep Zookarina w Tczewie, ulica Pomorska 1, przygotował super wyprawkę. Znajdziecie w niej m.in. legowisko, zabawki, smaczki i mnóstwo niespodzianek.